Jan Krzysztof Duda wbił swoją życiówkę w blicu na Czeskomie w 2020 roku, a to jest partia, która dała mu najwyższy ranking w karierze, czyli 3143. Tak jak widzicie, ofiarą jest tutaj dubow, więc możemy się spodziewać, że będą tutaj dymy. W partii nastąpił szach na B4, Goniec D2 i Apin. Rzeczywiście ten wariant jest dosyć złośliwy, ponieważ czarny zajmuje tutaj przestrzeń na skrzydle hetmańskim. I teraz, jeżeli biały zdecyduje się kiedyś na wymianę, no to ten pion z B4 jest tutaj naprawdę mocno wkurzający. Pole C3, pole A3 zabezpieczone, też po linii A można sobie atakować, więc taka wymiana zazwyczaj się po prostu nie opłaca. W związku z tym Duda kontynuuje tutaj rozwój, czyli G3, a Dubow kontruje ruchem B6. No i teraz goniec G2, goniec B7, roszadka, roszadka. No i pojawia się zagadka, co tutaj zrobić. Dalej. Jeżeli Polish Fighter 3000 po prostu wyprowadzi sobie skoczka na C3, to wygląda to bardzo rozsądnie, tak bardzo naturalnie, prawda? Ciężko się tutaj do czegokolwiek przyczepić. Natomiast kłopot jest taki, że tutaj czarny będzie miał no, świetną kontrolę nad polem E4. A co za tym idzie? No Ciężko tutaj białymi będzie się jakoś aktywizować. No, można oczywiście tego gońce wymienić, ale wtedy król się osłabia. Sporo figur też już powymieniane, no i czarny może sobie wrzucić d5, nie? więc cały czas tego centrum nie zajmiemy. W związku z tym Janek tutaj unika takich wymian i gra goniec f4. To jest bardzo precyzyjne podejście, ponieważ teraz biały będzie chciał pogonić tego gońca, i wtedy zagrać skoczek C3, dzięki czemu zagranie posunięcia E4 jest znacznie bardziej realne. Tak jak widzicie, no czarny dobrze się tutaj ustawia, żeby temu E4 zaradzić, no i walka się o to właśnie toczy. Jeżeli biały to E4 przeprowadzi no to ma naprawdę dużą, dużą przewagę w centrum no i później kwestia czasu aż czarny po prostu zostanie tymi centralnymi piodami po prostu zajechany. No i tutaj Dubow zagrał podejrzanie, bo należało grać na przykład goniec E7, czyli po prostu wycofanie tego gońca, bo tutaj nawet C5 za chwilę będzie groźne, prawda? Czyli C5, bicie A3 i ten goniec w potrzasku, więc dobrze byłoby delikwenta wycofać. Natomiast w partii nastąpiło posunięcie D5 i D5 jest już tutaj podejrzanym ruchem, ponieważ właśnie wchodzi C5. No, i teraz z tym gońcem są tutaj problemy, więc mam wrażenie, że Dubow coś tutaj pomieszał, jeżeli chodzi o swoje przygotowanie debiutowe. Wiadomo, jest to partia blica, grana na 3 plus 0, więc zawodnicy aż takiej czujności, jak w szachach klasycznych, to nie zachowują. Więc tutaj mamy posunięcie C5, na co A4 nastąpiło. No, A4 jest właściwie jedynym ruchem w tej sytuacji, no bo inaczej to nie ma jak tego gońca. Po prostu uratować. No, zawsze można tego gońca oddać za dwa pionki, no ale to nie będzie wystarczająca rekompensata, więc A4, A3, goniec, ewakuacja. No i tutaj mi się to właśnie w grze Dudy podoba, czyli Janek lubi powiedzieć sprawdzam. Czyli nie patyczkuje się ze zgarnianiem takich pionów, które wydają się delikatnie zatrute. No i tutaj ten pionek za 4 został przez Polaka połknięty. No i teraz Dubow musi się wytłumaczyć, no bo co by nie mówić, jest to pion w plecy. Więc w partii mamy wybicie, odbicie i skoczek C6 Zauważcie, że z tym gońcem nie ma co zrobić. Wydaje się, że ten goniec gdzieś powinien odejść z atakiem na Hetmana, no ale nie ma tutaj jak zagrozić czymkolwiek. Oczywiście czarny będzie się czaił, żeby zagrać e5, żeby zdominować centrum, no ale teraz już Polak się wycofuje na c2, więc krótko mówiąc luzi Karbujzik. I właściwie jedyna taka realna szansa to jakiś hetman e7, choć zauważcie, że tutaj już b4 wisi w powietrzu. Jeszcze b4 nie jest groźne, bo można zbić, wykorzystując tutaj związanie, no ale widać, że ten goniec na a5 jest po prostu ustawiony fatalnie. Chociaż kiedy się gra z Dubowem, no to trzeba cały czas zachowywać czujność, bo Dubow oczywiście zawodnik, który potrafi podkręcić atmosferę. Więc skoczek E4 w partii. No i tutaj mamy zagrane posunięcie wieża C1. Co ciekawe, w tym momencie B4 ma już trochę więcej sensu, ponieważ okazuje się, że po biciu na B4 jest hetman B2. No, łatwo coś takiego przeoczyć, tak? Bo szachista sobie myśli: "No dobra, no nie mogę zagrać B4, bo mi zbije związanie i szachista nie liczy dalej". Ale Stockfish liczy dalej, więc mi pokazał ten wariant. No i oczywiście tutaj figura leci, więc można było B4 i po 14 posunięciach Dubow jest poskładany. No ale partę blica, Polak Rodak tutaj przeoczył. No i to pozwoliło już panu Duchles się zaktywizować. No bo teraz B4 zagrać nie można, no bo ta wieża z A1 rzeczywiście podwisa. No ale Duda zagrał sobie skoczek BD2. No i tutaj Dubów myślę, że się ucieszył, bo... No z jednej strony Polak dostaje parę gońców, więc fajnie, ale z drugiej strony Dubow pozbył się gońca na A5, który no niesamowicie mu przeszkadzał, prawda? No bo ten goniec od 10 ruchów co chwila podwisa, przez to, że Dubow popełnił ten błąd w debiucie. No, i teraz zauważcie, że jeszcze Duda stracił też dużo czasu, no bo zastanawiał się pewnie, czy tutaj nie lepsze będzie odbicie gońcem, no bo ten goniec na f4 wcale nie jest tak dobrze ustawiony. On może być atakowany tym pionem, który za moment wjedzie na e5, więc mogą być tutaj nieprzyjemności. Chociaż prawda jest taka, że bicie gońcem też nie jest takie pewne, no bo teraz za to skoczek D4. Więc widzicie, Dubow. Przegraną pozycję ustawił, ale zawsze jakieś dymy znajdzie. No i tutaj okazuje się, że przykładowo po biciu na D4, no to wiadomo, są problemy na F2, cyk, grozi już skoczek F2 szach, no i się role tutaj odwracają, więc hmm, wydaje się, że tutaj Duda podjął e, taką najbardziej praktyczną decyzję. No ale czarny oczywiście podkręca atmosferę, kiedy tylko pojawiła się okazja, więc skoczek bije F2, no i Teraz nie ma rady. Trzeba tutaj królem wyjść do akcji i następuje E5. I rzeczywiście pan Daniu e, doliczył tutaj bardzo dobrze. E, doliczył tutaj bardzo dobrze, ale Polak policzył celująco, e, gdyż wjeżdża teraz genialne Hetman C3. Bez tego Hetman C3 pozycja białego króla jest mierna. E, natomiast wrzutka. Posunięcia Hetman C3 sprawia, że pozycja białego ze strategicznego punktu widzenia robi się wygrana. No bo oczywiście czarny będzie musiał zbić na F4 prędzej czy później, żeby odzyskać figurę, ale to wiąże się z wymianą Hetmanów. A wszystkie końcówki dla czarnego są totalnie przegrane, no bo po prostu biały tutaj leci tymi pionami, i tej masy pionów na skrzydle hetmańskim zatrzymać się po prostu nie da. Także to wygląda tutaj zacnie. I Dubow w partii zagrał skoczek D4. Posunięcie D4 daje tutaj większe szanse czarnemu, choć fajnym ruchem jest Hetman F3. No chodzi oczywiście o to, żeby tutaj ponownie wymieniać hetmany, no a zbić będzie będzie trzeba, no bo inaczej figura w plecy także bardzo, bardzo ładne zagranie no trzeba powiedzieć, że Duda tutaj perfekcyjnie zrozumiał co jest najistotniejsze w tej sytuacji. No ale to nie jest koniec dymów, bo oczywiście hetwany na szachownicy cały czas są więc Dubów tutaj znowu dolewa oliwy do ognia, no i Janek znajduje naprawdę zacne posunięcie e3 o co tutaj chodzi? Wcale nie chodzi o to, żeby zbić tego skoczka, choć tak mogłoby się pozornie wydawać. W partii nastąpiło bicie na F4, no i właściwie Duda mógł zbić tutaj na D4, chociaż są pewne niedogodności, no bo bicie na G3, wiecie, tutaj król osłabiony. No, bić na G3 królem, tak by się raczej nie chciało. Więc Polak tutaj podjął taką bardzo dobrą, według mnie, Dobrą z punktu widzenia blicowego decyzję, no bo tak z punktu widzenia szachów klasycznych, no to oczywiście idiotyczne zagranie Dudy, ale na blicu ma to bardzo dużo sensu. Zbił po prostu na F4. I teraz zobaczcie, zachowuje Piota przewagi. Duda ma świadomość, że wszystkie końcówki ma wygrane, więc po co ryzykować, osłabiając króla? Tym bardziej, że Polish Fighter 3000 ma Pewność, że wymieni hetmany, no bo prędzej czy później zagra sobie skoczek F3, wtedy będzie trzeba zbić. No i następuje właśnie wymiana hetmanów. I w partii wieża AE8, no to wiadomo o co tutaj chodzi, więc Duda wieża E1. W partii goniec A6 no Dubow próbuje jakkolwiek się zaktywizować, no i właśnie teraz mamy skoczek w 3 i 48 sekund na zegarze Polaka, ale taką końcówkę bardzo łatwo jest zrealizować. No oczywiście bardzo łatwo jest zrealizować, kiedy jesteś zawodnikiem o sile gry 3100 w blicu, no ale tutaj czarny po prostu nie ma żadnej kontry i to jest najważniejsze przy realizacji przewagi, żeby po prostu nie musieć się martwić o jakieś wygibasy. Taktyczne przeciwnika, a tutaj Duda po prostu realizuje swój plan, idą te piony na skrzydle hetmańskim i jest koniec partii. No chociaż oczywiście zawsze do końca trzeba uważać, więc zobaczcie, co się tutaj dalej wydarzyło. Wieża B8 w partii, no to B4, piony tutaj lecą dalej, goniec C4, no to aktywizacja króla, to mi się naprawdę bardzo podoba. Zobaczcie, ten król na F2 totalnie nierobotna figura. No bardzo bardzo mierna figura, a na d4 zobaczcie jak potężny jest ten król. Więc w końcówkach aktywizacja króla, no to jest tak prosta zasada, ale tak często o niej szachiści zapominają i w partiach dudy bardzo bardzo często to widzę, że jak tylko jest okazja, żeby król w bezpieczny sposób wkroczył do akcji, no to król Dudy wjeżdża do centrum szachownicy. No i teraz w partii wymiana C6. Trzeba, trzeba było oczywiście piona z D5 zabezpieczyć, goniec G4, wieża A8. No to Duda się tutaj zabezpieczył, chociaż trzeba powiedzieć, że te piony Dudy zostały tutaj zblokowane. Więc troszeczkę będzie trzeba się tutaj nagimnastykować, żeby one wkroczyły do akcji. No więc Duda wjeżdża na D7 i wieżą bronić się nie będzie można, no bo wieża Dudy wjechałaby po prostu na E8. W związku z tym goniec B5, no to teraz G4. Czyli wszystkie figury dudy stoją już aktywnie, no to teraz piony wkraczają do akcji. Nastąpiło H6, goniec F5, król G7, goniec przerzucony na C2. No i teraz finalnie te piony rzeczywiście ruszają, więc troszeczkę musieliśmy w tej partii poczekać, żeby duda wykorzystał swój największy atut w pozycji. No bo pamiętacie tego piona A4. To Duda zjadł w ruchu 11. I dopiero, dopiero 20 posunięć później, te piony rzeczywiście ruszają do akcji, więc widać, że ta przewaga pionka to jest naprawdę bardzo mała przewaga. I często trzeba się.. E uzbroić w cierpliwość, żeby tę przewagę uruchomić i oczywiście wygrać partię. No najczęściej właśnie ten pionek dopiero w końcówce leci do pola przemiany. No i tutaj mamy a4 zagrane, no nie było rady, zbił tutaj na a4, wieża a3, goniec b5, no i tutaj Duda stracił pionka, ale nie ma to znaczenia, ponieważ teraz przebija się atakując punkt c6. No, i w partii goniec B7. No, oczywiście, goniec B5 no to jest koniec pieśni od razu. Tego piona się nie da zatrzymać. Więc, goniec B7 w partii. Nastąpiło F5, totalna dominacja, no i teraz B5. Duda miał to z daleka zaplanowane, czyli Polak miał świadomość, że zdobywa piona D5. No i w partii wybicie, odbicie i tutaj Dubow się poddał, natomiast ja zawsze lubię sobie sprawdzić tak trochę dalej, czy, czy rzeczywiście tak łatwa byłaby realizacja tej przewagi i muszę wam powiedzieć, że... Yy, chyba tutaj Dubow za szybko się poddał. No, bo tutaj oczywiście nie ma dodawanego czasu, więc były szanse na oflagowanie. A tutaj jeszcze biały musi trochę pomyśleć wbrew pozorom, yy, ponieważ dosyć złośliwe jest posunięcie H5. I zauważcie, że po wybiciu na H5 następuje goniec C8. Ten pion zostanie zjedzony, i teraz pole jest czarne. Pole przemiany jest złe, jest czarne, więc ten goniec białopolowy nie będzie w stanie wygonić czarnego króla z pola H8, więc jeżeli czarny odda swojego gońca za piona z linii C, no to partia kończy się remisem, więc tutaj jeszcze... Trzeba by zachować czujność. No, oczywiście, pozycja jest wygrana, no bo tam C7, goniec D7, wiadomo, szantaż wymianowy yy, i ten goniec czarnego się nie zmieści. No, ale wiecie, to czarny może tam na primowach lecieć, a, a biały jednak coś tam musi pomyśleć, yy, więc jakieś szanse by były. No, ale tutaj Dubow się poddał. No, i tym oto sposobem Polish Fighter 3000 wbił na 3100. 43 najwyższy ranking w karierze Jana Krzysztofa Dudy na Czeskomie. Na ten moment Duda stoi zazwyczaj na takim 3050-3080. Także zobaczymy, czy kiedyś uda mu się wrócić na ten swój pik kariery blicowej.